festyn rodzinny w Brzezinach, świętowany już od kilku lat, na stałe wpisał się na listę ważniejszych wydarzeń tej miejscowości. W tym roku również nie zabrakło okazji do wspólnej zabawy w ramach rodzinnie aktywnego spędzania czasu. Pomysł festynu rodzinnego zrodził się już 5 lat temu. W tym roku mamy 5. festyn rodzinny. Idea tego festynu zrodziła się z takiej myśli, żeby uczcić w ten sposób rocznicę urodzin papieża Jana Pawła II. Organizowany miał być zawsze w pierwszą niedzielę po urodzinach papieża, czyli tak koło 19-20 maja. I tę tradycję kontynuujemy corocznie. Jest to festyn zorganizowany z myślą o tym, żeby się wspólnie bawić. Zapraszamy dzieci, zapraszamy rodziny do udziału, a w tym roku po raz pierwszy zorganizowaliśmy taki mini turniej sołtysów z gminy Morawica. No, on był bardzo mini, ponieważ w tym roku było to tylko 4 osoby, ale cieszymy się z tego, początki zawsze są trudne. Myślimy, że się to wszystko rozkręci i w przyszłym roku, jak tu zresztą sołtysi zapowiadali, będzie więcej. Także cieszymy się, że w tym roku dopisała nam pogoda, jest bardzo ładnie, wszyscy się bawią. Coraz więcej się osób z różnymi atrakcjami do nas zgłasza już. Sami szukają tutaj, dowiadują się, kiedy taki festyn będzie. Cieszymy się, że w Brzezinach się coś dzieje, że ludzie przychodzą, że możemy się wspólnie bawić. I jest to takie bardzo dla nas budujące. Mnóstwo atrakcji czekało na wszystkich przybyłych 19 maja do Brzezin na 5. w historii brzeziński festyn rodzinny. Występy dzieci, konkursy i różnego rodzaju pokazy oczarowały wręcz publiczność. Jak się można było przekonać, brzeziński festyn rodzinny to doskonała rozrywka dla całych rodzin. Impreza, na którą w tym roku zjechały prawdziwe tłumy, organizowana jest z coraz większym rozmachem. W tym roku nie zabrakło też wielu nowości. W tym roku postanowiliśmy rozmaicić ten festyn. Zaangażowaliśmy po części inne miejscowości z terenu gminy, zorganizowaliśmy mini turniej sołtysów. Może nie jest duża liczba, bo jest 4 sołtysów czy 5 bierze udział w tym roku w tym turnieju, ale najlepszy sołtys dostanie puchar pierwszego mini turnieju sołtysów. Oprócz tego są nowe zabawy cyrkowe z monocyklem, dużo występów, makijaże, masaże, a także zaprosiliśmy paintball, można sobie postrzelać do tarczy. Każdy uczestnik festynu może wziąć w tym udział. Program brzezińskiego festynu rodzinnego został ułożony tak, aby zapewnić atrakcje wszystkim przybyłym gościom. Znalazły się w nim liczne konkursy z nagrodami, występy artystyczne czy zabawy cyrkowe. Miłośnicy sportowych zmagań mogli wziąć udział w popularnej obecnie zabawie paintball, która do gustu przypadła nie tylko najmłodszym uczestnikom imprezy. Niewątpliwie dużą atrakcją był również mini turniej sołtysów, który bezapelacyjnie wygrał Tadeusz Kuc, sołtys z Bilczy. Jak podkreślano, festyny takie jak ten w Brzezinach są ogromnie potrzebne. Jak najbardziej warto organizować takie imprezy. Dzięki nim pokazujemy, jak ważny jest czas spędzony wspólnie z rodziną. To wspaniała inicjatywa. Cieszymy się, że możemy tutaj być jako wolontariusze Diecezjalnego Centrum Wolontariatu i pokazywać, jak czas, który możemy podczas takiego fantastycznego, pięknego dnia spędzić razem na wspólnej zabawie, na wspólnych atrakcjach, korzystaniu z tych atrakcji. Jednoczy, łączy nie tylko rodzinę, ale także całą społeczność lokalną. My jako wolontariusze przyjechaliśmy tutaj przede wszystkim zabawiać dzieciaki. Proponujemy malowanie twarzy, całą pedagogikę cyrku, czyli kręcenie talerzami, chodzenie na szczudłach, zabawy z chustą klanza, takie dużo kolorowych, bardzo ciekawych zabaw. Festyn rodzinny w Brzezinach już na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń tej miejscowości. Trzeba przyznać, że impreza, na którą w tym roku zjechały prawdziwe tłumy, organizowana jest z coraz większym rozmachem. Kolejny już festyn w Brzezinach można uznać za niezwykle udany.